Siema, z tej strony Admiros. Dzisiaj dość nietypowe przywitanie, ponieważ gra, w którą zagramy, jest równie nietypowa, ponieważ może zhakować mój komputer i jest bardzo dziwna i niepokojąca, a wy ją bardzo polecaliście w sekcji komentarzy, a ja oczywiście bardzo bałem się w nią zagrać, więc stwierdziłem, że nie będę jej nagrywał i unikałem tych komentarzy, ale w końcu stwierdziłem, że dobra, zrobię to dla moich widzów, choćbym miał stracić komputer, to nagram ten odcinek, dlatego zostawcie jedną łapkę w górę dla mojego komputera, a tymczasem przechodzimy do gry i odpalam ją po raz pierwszy. Kini to Pet, czyli przerażająca gra, która może zhakować mój komputer. Let's go, zobaczmy co się wydarzy. Mam nadzieję, że przeżyję i... O, mam to nacisnąć. Czemu to się pojawiło na moim pulpicie? Właśnie widzicie? Dlatego nie uruchamiałem gry wcześniej, ponieważ wiedziałem, że tu będą działy się bardzo dziwne rzeczy. Dobra, let's go. Zobaczmy co się stanie. Co się wydarzy. Oho. Oho, już widzę, że jest dziwnie. Ja już czuję, że coś się źle skończy. To jest jak bardziej niż pewne. Mhm. I z tego co wiem, w tej grze można naprawdę zrobić ciekawe rzeczy. W sensie jakby są bardzo dziwne zakończenia, ale oczywiście nie spoilerowałem sobie za dużo. Tylko tak mniej więcej przeskipowałem, żeby zobaczyć o co chodzi. I z tego co wiem, to jest jakiś... No oczywiście. Oczywiście, że już wie. Ta gra już wie. Ta gra już wie, jaką mam nazwę komputera. No oczywiście. Password. Co, ja mam wpisać tu mój password? Nie. O, dobra. Okej. Klikam. Boję się. Wpisuję drugi raz. No way. Czy ta gra... Czy ja naprawdę mam wpisać tu mój password? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Czemu to nie działa? What the hell? Halo? Czemu to nie działa? A dobra, a może... A, bo ja muszę wcisnąć Enter. Czyli tak, wpisujemy password i Enter. O, dobra, czyli Enterem. Okej, okay, już zaczyna robić się niepokojąco na samym starcie. A co dopiero... Nie wiem czemu, ale mój kocyk, którym zasłaniam okno, się ruszył. O! Czemu tu jest mój pulpit i moja tafeta? W sensie jakby moja tapeta. Dobra, teraz już wiecie, jaką mam tapetę na pulpicie. Znajomi, 1885. Okej, okay, witaj z powrotem. Okej, okay, the game contains content that might be not stable for... Okej, okay, czyli jakby informacja, że to może być nieodpowiedni content dla wszystkich. Czyli scary content tak zwany. I właśnie, przygotujcie się, bo ten odcinek może być mega, mega, giga, super, hiper długi. Nie mam pojęcia, ile mi wyjdzie, ale zobaczymy. Chcę tę grę jakby ukończyć na raz, więc oglądajcie do samego końca. Okej, okay, ta gra zapisuje się automatycznie. Możesz wrócić do gry, do save'u z shift spacja. Shift spacja, okej, okay, żeby skipnąć sekwencję uruchamiania. Pauza game, dobra, okej. Okay. Zwykłe, podstawowe informacje, wiecie, jakie dostajemy przy takich właśnie typu grach, typu EXE. Bo to jest na pewno gra EXE. Witaj z powrotem na swoim komputerze. Dwa razy kliknij na aplikację, aby ją otworzyć. I odkrywaj fantastyczny, wirtualny świat. Jej, to mój pierwszy raz na komputerze. Dobra, pierwsze co? To na pewno tak, mój komputer. Czemu to jest mój pulpit? O, w sensie jakby gra otworzyła mój komputer? Like, naprawdę otworzyła mój komputer i mój pulpit. Dobra. Niepokojące, settings. Okej, okay, dobra. Mhm. Volume, ambient. Aha, mamy taki jakby niby ambiencik, background. Windows mode, requires restart. Nie, to mini streamer mode. VHS, reset data. Dobra, czyli to są jakby zwykłe settingsy. Mamy Painta, mamy My Pictures. Boję się, bo ja jakby widziałem urywek, dosłownie 10:15. Ciekawe jaka jest godzina, w której to nagrywam. No nie zgadniecie, 10:15 sobota rano, dokładnie tak. Okej, okay. My Pictures. Któryś z tych pliczków prawdopodobnie... O, oh. Like, to naprawdę otworzyło My Pictures, czyli moje screeny. Dobra, niezbyt fajnie. My Music. O, jak widzicie, muzyki żadnej nie mam. Okej, okay, to ma dostęp do mojego komputera. W sensie jak kliknę My Music, to jakby odpala mój prawdziwy komputer. Ciekawe, dobra, e-mail. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Andrzej Małpa e-mail. Okej, okay, czyli nic. Nie mam żadnych maili. Reply, forward, nic nie ma, okej, okay, dobra, spoko. Paint.
Jej, Microsoft Paint. Dobra, narysujmy coś fajnego, czyli na przykład narysujmy naszego ulubionego. Naszego ulubionego, fantastycznego, ukochanego. Dobra, to jest hagiwagi, musicie mi uwierzyć na słowo. Okej, okay. Dobra, never mind, nie jestem dobry w Painta. 3D pinball. Wow, to naprawdę ma 3D pinball. I naprawdę to działa. Oh, nice. Yay, pinball, let's go. Na razie nic się nie dzieje, ale obstawiam, że z każdą minutą w tej grze będą działy się dziwne rzeczy. Dobra, chcę przegrać. Mogę przegrać, gierko? Joink? Dobra, spadnij kuleczko. Spadnij kuleczko, proszę. No spadnij, no come on. Spadnij, po prostu. Okej, okay, thank you. Okej, tu się nic nie dzieje, dobra. Prawdopodobnie muszę uruchomić internet, ale jakby... Dobra, saper, klasycznie. Dobra, przegrałem. Okej, okay. Sprawdziliśmy wszystko, czyli teraz internet. Let's go. Oho. No wiedziałem, że internet jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Okej. Dial up, stare dźwięki, łączenia się. Witaj w internecie. Jej, to najbezpieczniej... Nie, to jest, nie jest zbyt bezpieczne. www.internet.web. No, śmiesznie. Okej. Zacznij czegoś szukać i start exploring. Okej, wpiszmy tak. Poppy playtime chapter 4 fre. Jak coś, to nie wpisujcie tego w prawdziwym życiu, bo jeszcze nie ma. Download. Zobaczmy, czy jest. Ej, może już jest. Poppy Playtime Chapter 4. Download. Let's go. O, dobra. 400 royalty free. Images. Jakieś 4 video free download sig. Let's talk about 4. The 4 wiki. A, ja wyszukałem 4? Nie wyszukałem 4. Żeśmy na przykład hagiwagi. Przez prawdziwy internet? Niemożliwe. Shop online for Hagi Wagi. Yay! The fascynująca historia Hagiego Wagiego. Okej, okay, klikam. Like, zobaczmy. Oh! Story of Hagi Wagi has been major topic. O, Hagi Wagi stał się głównym tematem w ostatnich czasach. Ej, to się zgadza w sumie. Ciekawe. Czemu nie mogę zamknąć internetu? Random his... Error. No nie. O nie, wirus! Nie! Nie! Stop! No! Stop! Czemu gra skasowała mi drugi monitor? Czemu gra uruchomiła się na dwóch monitorach? Czemu to jest mój prawdziwy komputer teraz? Oh my god. Dobra. Czyli mamy Kinito Pet. Fantastyczny świat, Kinito Pet. Czyli to będzie taki mój asystent niby, tak? Oh my god. Zostańmy przyjaciółmi. Welcome to the web world. Coś takiego. Dobra, no chyba nie mam wyjścia. Download. Już niech będzie, pobiorę. Nie powinienem tego robić. Pobiera się. W ogóle mój drugi monitor, w ogóle gra już przejęła kontrolę nad moim komputerem. Fantastycznie, świetnie. Okej, okay, Kinito Pet, Virtual Assistant Setup Wizard. Okej, okay, ciekawie. Ja sobie sprawdzę tylko, czy nie wyłączyło mi to przypadkiem nagrywania. Na szczęście nie, ale już miałem takie... Oj, okej, okay, zgadzam się, po prostu pobierz i zainstaluj tego Kinito Pet. No i zobaczmy, niech będzie, niech stracę. Oj. Okej, okay, nowy e-mail. Dziękuję za instalowanie Kinito Pet. Witaj, przyjacielu. Wirtualny asystent. Okej. Okay. Open application. Okej, okay, finish. Jej, mamy Kinito Pet. Let's go. Run Kinito Pet. Exe. Notatka. W ogóle dostałem maila, więc twórzmy i zobaczmy, co to ciekawego dostałem. Dziękuję za zainstalowanie Kinito Pet. Okej. Okay. Będziemy mieli bardzo dużo zabawy razem. Jej, zainteresowałeś się naszym darmowym, podkreślone, darmowym, wirtualnym asystentem, Kinito Pet. Dziękujemy za subskrypcję, baw się dobrze. Okej, okay, let's go. Nie mam wyjścia, w sumie, nie mam wyjścia. Okej, okay, user, Andrzej desktop, finding Kinito Pet exe. Czemu mój ekran pulsuje? Building.
O. Jajo. Bo to jest pet, który się wykluwa z jajka. Ciekawe, ciekawe. Dobra, chyba muszę otworzyć. It's time to meet your new best friend. Tap on the egg to wake him up. Czyli czas przywitać się z nowym przyjacielem. Naciśnij na jajko, aby go obudzić. Cześć, Kinito. On jest aksolotem, czy mi się wydaje? Tak trochę przypomina takiego aksolota. Wake up. Hello. Oh, hello there. Hello there. Witaj. Ta-dam! Thank you for waking me up. O, dostałem achievement. Nice. I'm Kunito Pet. Cześć, Kunito Pet. However you can call me Kunito. Tak, tak. And together we are going to become the best of friends. Mówisz, że zostajemy najlepszymi przyjaciółmi. Okej, okay, znam twoje imię. Jakie jest twoje imię? Moje imię to Stefan. To chyba każdy wie, co nie? Że mam tak na imię. Okej. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Tak, jestem pewien. Oh, in that case, nice to meet you. No, miło cię poznać. Okej. Okay. Czemu to jest Admiros? Okej. Okay. I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? Okej, będą pytania. Dobra, jakie pytania? So, what is your favorite color? Mój ulubiony kolor? No wiadomo, że czerwony. Zawsze gramy ekipowo, to biorę czerwony kolor. Może powinienem wpisać po angielsku? Red. 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 Like blood. Oh, that's okay. A lovely color. O, piękny kolor. Okay, now this one is tricky. So okay. Jestem gotowy. To będzie coś trudnego, tak? O, jeśli chciałbym mieć supermoc, jaka by to była? No na pewno Empathic Mimicry. To zdecydowanie. Dobrze wpisałem Mimicry. Let's go! Wow! Brzmi to nieźle! O, chciałbyś czytać umysły? No chyba będziesz mógł to robić. Zostaniemy perfekcyjnymi przyjaciółmi, idealnymi kumplami. Dobra, wybieraj ostrożnie. Okej. Jakie jest twoje ulubione słowo? Wybierz ostrożnie. Ulubione słowo? Jakie jest moje ulubione... Ej, naprawdę, nie wiem, jakie jest moje ulubione słowo. Like, nie wiem. Pizza? Pizza! Well, nie jest moje ulubione słowo. Było pierwsze, które mi przyszło na myśl. Okej, ciekawe. O, powiesz coś o sobie, świetnie, idealnie. Dawaj, co ciekawego mi powiesz o sobie. Jej, super duper komputer kompanion. Dobra. Mogę cię odinstalować? Okej. Okej, możesz nawet historię opowiadać. Ale mógłbyś nie wchodzić do mojego systemu? Byłoby miło. Chciałbyś, żebym ci przeczytał? Kinito is asking for some. Would you like to read Kinito's story? Tak, zdecydowanie. Okej. Posłuchaj jego historii. Dobra, czyli teraz idziemy długą historię Kinito. O, dobra. Nowy początek. Ważne. A book a Kinito. Dostał paczkę, nie wiadomo od kogo. Okej. Aby zobaczyć, co znajduje się w środku. Co było w środku paczki? Komputer! Jej, komputer! Nice! Komputer! Czemu to jest monitor? Dobra. Co? What? Okej, czyli rozpakował komputer, podłączył go. Jej, kolory i w ogóle wszystko. Dobrze, czyli połączył się z internetem, niebezpiecznym miejscem. O, czyli nie miał przyjaciół, żeby się dzielić.
O! Znalazł przyjaciela takiego jak ty. Dobrze, czyli pokazał wszystkie umiejętności, jakich się nauczył swojemu przyjacielowi. Okej. O! The end, czyli ja jestem tym przyjacielem i razem będziemy grali w gry i w ogóle będzie fajnie. Tak więc Kinito, zostajesz moim wirtualnym przyjacielem. Nie ma problemu, ziomeczku, kumplu. O, jak miło. Czyż to nie wspaniałe? Jak to odinstalować? Jak odinstalować? No, totalnie. Dobrze. Najlepszy przyjacielu. Tak, zdecydowanie. Historia była trochę przymulająca. O, saving. O, czyli muszę załadować coś dla ciebie specjalnego. Co ty robisz? Czemu wyciągnąłeś tak daleko? Czy możesz nie robić takich rzeczy? Możesz nie robić takich rzeczy? Witamy w internecie. Welcome to the internet. O! I co to będzie? Wow! To prawdziwa ekipa! Patrzcie, mamy zielonego, mamy różowego i nawet czerwonego, albo pomarańczowego. Kinito Cruise Web World. Czyli... O! Kinito, Meet Kinito, Pink Axolot. Czyli mówiłem, że jest axolotem, widzicie? Sam jest... No, nie wiem czym jest, szczerze mówiąc. Jakimś taką ośmiornicą pewnie. Kulesi Animun. Nie mam pojęcia, a to jest chyba jellyfish. Yep, dokładnie tak. Czyli meduza. Dobra, start. Let's go! Kinito załadował mi fajną grę, odpalił mi przeglądarkę, wszystko jest git. Podoba mi się ta gra, wiecie, jest fajna. A. Witajcie! O, czy to się będzie opierało na tym? Poznamy wszystkich twoich kumpli. Co? O, czyli musimy odnowić świat. Bo jest zepsuty i upadł. Okej. Dobra. No wiem, po prostu mam klikać prawdopodobnie. O! Klikam! Jej! Zwiedzamy świat! Zrobił mych w ludzika w moim ulubionym kolorze, czyli czerwonym. Okej, Sam. Okej, ma problem z naprawą jego domku. To jest jego domek? Prawdopodobnie tak. Abandoned House. Czyli kliknij na opuszczony domek. To jest opuszczony domek. Widzę, że ma takie zielone drzwi i dach taki brzydki. Jej! Loading. Aha. Let's get this game on the way. Dobra. Sam the Sea Animoon. Nie wiem, co to jest Animoon. Nie mam pojęcia, jest jakiś zwierzak wodny pewnie. Okej? Okay. Możecie napisać w komentarzu, co to znaczy. Animoon. Dobra, nie słuchałem cię, przepraszam, Kinito. Tak, to brzmi jak zabawa, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Dobra, musimy tak, naprawić domek. Dobrze. Okej, okay, clean dust, paint, then decorate Sam's house until is as good as new, czyli musimy odnowić jego domek. Piękne zadanie, proste, fajne, podoba mi się to. Już czuję, że ta gra będzie fantastyczną przygodą, hehe. Więc zostaw łapkę w górę, drogi widzu, i możesz kliknąć suba, jeśli lubisz takie gry. Nie wiem, czemu to powiedziałem, ale w sumie zawsze warto powiedzieć. Hi there, cześć. Czym ty jesteś? Jakąś, nie wiem czym on jest, nie wiem. My house has not been kept in the best shape. Oh. Well, that's a shame. Sort, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Scrub, scrub, scrub. Dobra, ja ci wyczyszczę. Jestem specjalistą od czyszczenia. Okej. Okay. Dobra, co jest grane? Aha, dobra. Aha. Szczota, siup. I siup. A najpierw pajęczyny. Okej. Okay. Czyli tak. Woda, pajęczyny. Scrub, scrub, scrub. Co to... Ja tam coś widziałem. Widzieliście to, prawda? Tam był jakiś człowiek. Boję się troszeczkę, powiem szczerze.
Halo? Co mam zrobić jeszcze? A, odłóż i gąbeczkę. A, podłoga jest brudna! Ja myślałem, że ta podłoga jest w takim kolorze, ona była tak zasyfiała. Chłopie, doprowadziłeś swój dom do ruiny. Ja teraz muszę wszystko posprzątać. Firma sprzątająca, Andrzej. Posprzątamy twój dom w mgnienia oku. Jej, udało się! Wow! Amazing! Amazing! As good as new. Wygląda jak nowiutki. Whenever you're ready, you can just press next. Okej, kiedy będziesz gotowy, wciśnij next. Okej, I'm ready, let's go, next. Next. Next! Nie jestem gotowy jeszcze. Okej. Odłóżmy to. Widziałem tam coś przez chwilę, ale to się tylko tak na sekundkę pojawiło. Ale jestem gotowy! O co ci chodzi? Wyczyściłem mu cały dom. Ale... Wyczyściłem mu cały dom, ale on nie chce... Next. What? Co tu się dzieje? O! Zadziałało! Okej. Okay. Dobra, pomalować ci ściany. No mogę pomalować ci ściany, jeśli bardzo chcesz, to pomalujemy ci ściany. Może czarny kolor to nie jest zbyt ładny, pomarańczowy. Jakie mogłyby być ściany takie pasujące do niego? Weźmy takie. O, nice, let's go. Easy peasy lemon squeezy. Tylko góra dół się maluje jak coś. I zostawimy nawet odrobinki. Nie będzie przebijało nic. Dobra, okej. Zrobione. O, You've done a great job. Next, could you decorate the place a little? Mogę to zrobić, ale zaczyna robić się niepokojąco. Dobra. Aha, klasycznie. Oczywiście, że nie mogę wyłączyć. Czyli co, teraz muszę mu urządzić domek, tak? Co ty masz ciekawego? No to tak, na pewno kanapa musi być na środku. Jestem mistrzem urządzania. Obok, pod kanapą musi być ładny, zarąbisty, duży dywan. Kwiatek. Patrzcie, jak dobrze mi idzie. Look at that. Nice. Plakat, oczywiście. Ja ci to zrobię w pięknym stylu, chatkę. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Co to jest? Przepraszam! Nie chciałem na to... To jest... Oho. Czemu to jest worek z ciałem? Mogłem nie klikać na to, szczerze mówiąc. Mogłem, like, serio, mogłem na to nie klikać. Mogłem na to nie klikać. Ej, halo? Cześć. Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Nie, 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 ja nie chcę nic. Nie będziesz miał dostępu do mojej drukarki. Nie ma takiej opcji. Ona nawet nie jest włączona. Next. Nie, serio nie jest włączona. Okej. Wiedziałem, że ta gra... Teraz już rozumiecie, dlaczego boję się tej gry. Jej, udało się, wykonałem pierwszą misję. I'm good. Dobra, jaka kolejna? Zrobimy wszystkie. Jade the Jellyfish! O Boże, boję się, że Jade the Jellyfish może być jeszcze gorzej. Purple House, czyli fioletowy domek. O nie, Purple Guy. Dobra, purpurowy domek. Let's go. To jest jakiś planetarium, bo widzę, że ma taki ten. Taką lampę, taki kineskop. Nie, to trudne słowo. Teleskop. O, widzicie, byłem blisko. Okej, okay, let's go. Co teraz? Tak. Zabawki muszę naprawić. Grab the parts of the corn. Wire belt. Wygląda na łatwe. Jade the Jellyfish. Okej. Proste. Ale słodziak! Jade to jest chyba ona, tak mi się wydaje. O, widzicie? Widziałem. Jane the Jellyfish! Miło cię poznać! Hello! Co masz dzisiaj dla nas? Yay!
and match it to the outline. Łatwe, łatwe. Czyli musimy zrobić zabawki, połączyć je z conveyor belt i tyle. Car? That sounds like fun. Okej, okay, samochód. I'm going to be getting some much easy. Easy. Już. A, bo jeszcze koła potrzebujemy. Siup. Oj nie, to nie to koło. That's not quite right. Sorka. Okej, okay, dobrze, robi się. Pyk. Wow, that's amazing. Czemu się gliczujesz? Ej. Bicycle? Jasne. Oops, that's not dobra, right. Dobra, no wiem, przecież ja troluję. Już, 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 spokojnie. Siup, siup, siup. Siup, teraz to i teraz... Haha, czy to jest serce? Let's go. No. To już by się spodziewał. Co jest grane na moim drugim monitorze się pojawiło? Wynoś się z mojego drugiego monitora. Skąd ta gra wie, że mam dwa monitory? Skąd ta gra wie, że mam dwa monitory? O co chodzi? O co tutaj chodzi? Co jest? Okej. Czemu to aktywowało mój pasek Windows? Okej. Złożyć miałem rower. Tak, tak, i kliknąłem. Może ja nie powinienem klikać na te rzeczy. Typu serce albo kawałek mięsa, który jeszcze się rusza. Nie wiem, nie wiem, widzowie. Boję się. Cześć, chwila, gdzie jest kierownica? Nie. No wiem, ale brakuje. To jest kierownica. Takie dziwne. Tak, dobra. Tak, mogę. To tylko miś. To łatwe. Zbudować misia to łatwe. O ile to już mamy. A nie, nie mieliśmy tego. O. Okej. Okay. Kini, to wstawaj. Robot? Jasne, da się zrobić. New email. It's not too late. Nie jest jeszcze za późno. Na co? Okej, okay, otwieram maila. It's not too late. Co jest? Nie zamykaj tego! Nie zdążyłem zeskanować kodu QR! Skanuję to. Skanuję ten... Nie mogę zeskanować... Skanuję ten kod QR telefonu w tym momencie. Zanim będzie za późno i zanim umrę, to zeskanuję kodzik QR. Zamknął to! Nie mogę otworzyć maila. Spóźniłem się. Już jest za późno. Były dwie szanse. O, oh, wow. Okej, okay, dobra, to składamy robota. Nie mam wyjścia. Dobra. Tak jest. Udało się, dobra. Mhm. Dobra robota. Okej, okay, teraz szansa. It's not too late. Dawaj, let's go. Okej, okay, sprawdzam co to jest. Akceptuj. To jest... Czekajcie, ja wam to pokażę. To jest po prostu strona internetowa kinitopet.com z taką klawiaturą. Z czymś takim. Czy ja mogę coś tu zrobić? Całe szczęście to nie jest moja klawiatura. Mamy w ogóle... Nie, nic więcej tu nie ma, okej. Witaj z powrotem, dobra, klikam next. Co jeszcze się wydarzy w tej fascynującej i ciekawej grze? Okej. Okay. Pomogłem twoim przyjaciołom. O, nagroda. Dobrze. Treehouse.
Coś czuję, że to nie będzie fun game. Ja wiem, że to nie będzie fun game, bo nie ma takiej opcji, żeby tu było coś zabawnego. Takiego, haha, fun game, fun, że zabawa. Nie. Na pewno nie. Gdzie jest w ogóle treehouse? A to jest treehouse, dobra, let's go. Loading. Skasuję cię, wirusie, jak tylko będę... Nie, nie da się, nawet się nie da usunąć. Hide and seek. Oho, czyli kolejna fascynująca gra. Aha. Musisz się ukryć. What the hell? Jedenasta. Że niby... Coś jest... Coś cię szuka. Aha. Nie daj się złapać. Nie daj się wykryć. Mhm. Oh no! To ma być gra hide and seek? What the hell? Co tu się wytwarza? What? Dobra, prawdopodobnie... Dobra, okej, okay, jest git. Nie powinienem mieć otwartego tego dodatkowego okna, ale... Jak się nagrywa, to wiecie... Różne rzeczy... To jest za mną. Różne rzeczy się dzieją. Oho! To coś. Uciekam. O! I wywaliło mnie do pulpitu. Czemu? Czemu mam na pulpicie... Kini to pet. Okej. Okay. Uruchamianie gry. Nie podoba mi się to. Czy ja zostałem złapany w tym labiryncie, czy też nie? Welcome. Zaczynam się bać, bo robi się coraz dziwniej w tej grze. Robi się naprawdę coraz dziwniej. Okej, okay, welcome back. Kinito Pes is waiting for you. New email. O, czyli... Nowy email. W międzyczasie, kiedy wywaliło mi grę, dostałem nowy email. It's not too late. Dobra, nowy email. Co to jest? Article. PNG will send you upload. Mam jakiś artykuł. O! Czyli całą informację na temat Kinito Pet. Czyli najpierw to był taki pet, powiedzmy takie jajko, tamagotchi takie trochę. Wow, nie chce mi się tego wszystkiego, powiem szczerze, czytać. Ale tak w skrócie. Jest to cała informacja, w jaki sposób to powstało. I cała informacja na temat Kinito Pet. Okej. Okay. To był dopiero początek. I ta technologia ma duży potencjał. Okej. Okay. Company will conjure next. Behind the scenes. Ciekawy artykuł. Jak chcecie, to możecie sobie spauzować, przeczytać całe, ale wszystko jest po angielsku. I to jest otwarte! To jest otwarte w moim oknie Windowsowym. Like, to jest okienko z Windowsa mojego. Zamykam to. Dobra. 10:45. Okej. Okay. Odpalamy Kinito Pet. Co tym razem? Well, hello again. It seems that our last session was cut prematurely, but don't worry. Oh. I'm working better than ever now. Teraz działam lepiej niż nigdy, niż wcześniej. Not that I wasn't working before. Aha, to nie tak, że wcześniej Anyways, nie działałem. What activity shall we do now? Co tym razem? Dobra, wymyśl jakąś ciekawą zabawę. Jestem ciekaw, co tym razem wykombinujesz dla mnie. Ah, yes. That's it. One of my core features is my adaptability. Adaptacyjność? To jest twoja główna cecha? Co ty znowu kombinujesz? I propose the one and only best friends analysis of. We okay. I will ask you questions in six different categories, so I Dobra. Can adapt myself to you. Okej, okay, czyli on się jakby zaadaptuje do mnie i muszę odpowiedzieć na pytania znowu.
Okej. All about you, dobra. To nie jest dobry pomysł, żeby jakby podawać mu jakieś dane, ale... Best friends... A, czyli klub najlepszych przyjaciół. Okej. Czy wszystko idzie zgodnie z planem dzisiaj? No, nie do końca, ponieważ boli mnie kark po siłowni. No. Okej. Chcesz mi pomóc, tak? Okej. Next question. Next question. Would you say you have enjoyed using Kinito Pet? Czy podoba ci się używanie Kinito Pet? Tak normalnie kliknąłbym, że nie, ale jako iż boję się, że on może coś zrobić, to kliknę tak. Yes. That's great to hear. Nice. Added questions, I will learn and adapt, making your experience even better. Czyli dokonasz adaptacji jeszcze lepszej, aby jeszcze lepiej być moim przyjacielem. Następne pytanie. Who is your best friend? Kto jest twoim najlepszym przyjacielem? Nie ma. No, no. Nie ma, nie wiem jak wpisać. Cokolwiek bym nie wpisał, to prawdopodobnie nie będzie to miało znaczenia. Wpiszmy coś. Wymyślony przyjaciel. Taki wiecie, niewidzialny, najlepszy. Kinito Pet powinienem wpisać. Czemu zmieniasz mi głośność? Sorka? That's right. I'm your best. To dobra odpowiedź. Ależ byłaby wpadka, jakbym... No, dobra, nieistotne. To jest mój najlepszy przyjaciel, Kinito Pet. W ogóle nie pomyślałem, że to będzie pytanie o niego. Czy masz dużo wolnego czasu? Szczerze mówiąc, to nie bardzo. No. Okej, czyli będziesz mi pomagał. Będziesz mi wymyślał zabawy i gry i w ogóle, żebym się nie nudził. Albo żebym miał więcej czasu na te zabawy i gry. Okej. What is your favorite game? Moja ulubiona gra? No, wiadomo, że Fortnite. Fortnite. Wow! Super fun! No, powinniśmy razem zagrać w ogóle składy i w ogóle wszystko. Okej, pierwsza sekcja została wykonana, jeżeli chodzi o analizę. Tu. Pięknie. No, szybko odpowiadam na twoje pytanie, bo znam się na odpowiadaniu pytań. Dobra, narysować parę obrazków. Okej, da się zrobić. Czemu to przesuwasz? Okej, paint. Co mam narysować? Painiów Kinito. Okidoki. Paint me a picture that represents happiness. Narysuj obrazek, który przedstawia szczęście. I really want to explore your imagination. Wow! Happiness. Dajmy tak, słoneczko, zieloną trawkę, wiadomo, to jest jakby podstawa happiness. Jasne. Słoneczko, wiadomo, oczywiście musi być piękne, niebieskie niebo. W sumie powinienem od tego zacząć. Czyli tak, piękne, niebieskie niebo. Happiness, tak zwany, co nie? Tu. Ale jestem dobry w paintingu, widzicie? Nie zostaje nawet jednej dziurki. Pa, pyk. Pyk. Czy mogę to Aha, dobra, to jest taki stary paint, nie mogę powiększać. Dobra, pyk. Świetnie. Happiness. Rysujemy happiness teraz. Czyli musi być to słoneczko, wiadomo, w rogu. O. I oczywiście białe chmurki. Ale jestem dobry w rysowaniu. No i narysujmy ludzika. Dużą głową, żeby dało się. Jej! Narysujmy kilka ludzików. Jestem dobry w stickmanach, zaufajcie mi. Yeah!
Jej! Happiness! Happiness! Darkness! Okej, skończyłem. Finish. To jest happiness, że jest lato i w ogóle są przyjaciele i jest fajnie. Wow, what a nice painting. Nice. Something really expresses the happiness of the image. Co? That represents happiness. What? Okay, for this a, dobra, dobra, czyli jakby on to skasował, okej. Okay. O, opposite. So, task two. Sadness. Sadness, czyli smutek. Okej, dobra, pokaż, co masz ciekawego. Czy jakieś nowe narzędzia, które pozwolą mi pokazać smutek. O, czyli mamy pędzel, ołówek, gumka. No to wiadomo, że tak, najpierw tak. Zróbmy tak, teraz tak zróbmy. To będzie sadness, czyli smutek. Zróbmy smutne oczy. Jak zrobić smutne oczy? Co ja zrobiłem? Chwila, to miał być nos. Nie umiem rysować smutku, nie jestem w tym dobry. Whatever, whatever bro, nie umiem rysować kompletnie. Zróbmy to inaczej, zróbmy tak. O. Zróbmy po prostu smutną twarz. Tu. Łzy. To musi być, łzy są oznakiem smutku. Pure sadness, pure sadness. Więcej mroku, give me więcej mroku. Więcej mroku. W tle musi być mrocznie. W tle, o może ten kolor nie jest najlepszy. W tle musi być mrocznie. Tak. Oczy czerwone? Nie, nie, nie. Sadness, totalnie, jeszcze. Sadness jak nic sadness, finish. Jak nic sadness, udało mi się. Jej. No, tak jest. Jeszcze mam coś dla ciebie zrobić. Ile on tych zadań będzie tutaj dla mnie miał? Za dużo. Task 3. Mhm. Okej, już nie dam się nabrać drugi raz, namaluję ciebie. That should be an easy one, okej. Nie ten, sorry, sorry. To będziesz ty, Kinito. Ty jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nie mam innych przyjaciół, nigdy nie miałem. Tylko ty nim jesteś. Siup, siup. Teraz tak, tak i tak. Trochę mniejsze. Weźmy takie. Ops. Ej, czemu to... Dobra, teraz. Tu, 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 tu. Idzie mi dobrze, widzicie? I'm good. I'm very, very good at drawing Kinito. With my mouse. Teraz potrzebujemy zrobić ci tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Dorysujmy mu jakieś usta jeszcze. Takie... złe. Chciałem mu narysować zęby straszne, ale nie ma miejsca. No dobra, to jest mój best friend Kinito. Super. I'm good. That looks just like me. Tak! You really nailed my head. No widzisz? Dogadujemy się. A jak cię usunąć? Jak cię usunąć? Dobra, jakie następne zadanie? Task 4. Okej. That represents you? Easy, easy, easy. Bardzo łatwiutkie. Jak ja wyglądam? Muszę spojrzeć na kamerkę. Dobra, czyli tak. Zacznijmy od opaski. Siup, to jest to. Następnie zróbmy tak. Następnie zróbmy tak. Represents you. To jestem ja, dokładnie. Okej. Pyk. Jak bum cyk cyk, totalnie ja. Totalnie ja. A, jeszcze kawałek głowy, bo to jest opaska. Ziup. Trochę żółta, ale nie, nie jestem dobry w kolorach, wiecie. I na opasce mamy coś tam białego takiego, co nie wzorki. Ziu, ziu, ziu. Siu, 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 siu.
A jeszcze mam okulary, dobra, to może być trudniejsze. Okulary są takie gigagranatowe. Wy tego nie widzicie, wy pewnie widzicie, że to są czarne okulary, ale... Teraz tak. I'm very good. No jakby nie patrzeć, jakby na upartego nie patrzeć, to ja, finish. Proszę. I'm good. Fascynujące. I feel okay. Like these exercises are really bringing us closer together. All right, możliwe. Painting task. Ostatni, ile tych rysunków mi każesz rysować? A że Foxy? Nie, nikogo nie ma. What the hell? To nie ja rysuję. To nie... To jest paint windowsowy. On przejął kontrolę nad moją myszką. Jak ruszam... Are you really? Czy ty naprawdę... Nazywasz się Stefan? Okej. Okay. Niezbyt mi się to podoba. To, co się tutaj wydarzyło. Okej, wszystko wróciło do normy. Okej. To nie powinno się wydarzyć. Tak. Ja już nie chcę rysować. To już zbyt wiele dla mnie. Ja już mam dość. Przejdźmy. Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Not just for you. I really want to know what your ideal conditions would be. Czyli świat stworzony specjalnie dla mnie. Bez zbędnego gadania, pytanie numer jeden. With sand and palm trees galore. Okej. Gdzie chciałbyś żyć? Na plaży, czy może w lesie? Czy na polach? Gdzie chciałbym żyć? No tu na pewno. Wyspa. Zdecydowanie. Tak jest. Piękny wybór. Zgadza się. Dużo to o mnie mówi? Ciekawe. Moving on. Jaki świat byś wybrał? Nie wiem, jaki świat bym wybrał. Like... Water world. Świat wody. Jak w Subnautice. Oh. What pet would you choose? Now, what would you call this pet? Ta... Nie wiem, czemu ja tam wpisałem island. On pytał o peta. A ja napisałem... Water world. Water world pet. Okej? What would you call this pet? Nazwałbym go Kinito. Yep. Tak. Wodny pet, wodny świat, to jesteś ty, Axolot. No, to komplement, zgadza się. Następne pytanie. Favorite time of year. Czyli ulubiony czas w roku. Jesień. Lato. Czy zima? Jesień, lato czy zima? Like summer, oczywiście. Summer is a great choice. To dobry wybór. I sometimes wonder what it would feel like to be out in the sun. Oh. No świeci słońce, jest fajniej w ogóle. No, nie przejmuj się, kiedyś może się uda. Okay, final question. Ostatnie pytanie. Jakie jedzenie byś ja mógł jeść tylko przez całe życie? Pizza. Like, kawałek ciasta i możesz położyć na to wszystko. Perfect food. Yup. Dobra. W końcu. Oh. W
Własne pytania? Jakie pytanie? Why have you been recording me? Ha ha! Oh no! On wie. I noticed that you always seem to have an app open called OBS. On wie, że mam OBS-a. I wie, że go nagrywam. And since you have been looking at me. Oh wow. How about I look at you instead? Nie. That would be nice. Nie. So. No. 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 Nie możesz zobaczyć mojej twarzy, bo co się dzieje? Co się dzieje? Nie możesz zobaczyć mojej twarzy. Nie możesz zobaczyć mojej twarzy. On nie mógł zobaczyć mojej twarzy, ponieważ moja twarz była przechwytywana przez OBS-a i nie da się przechwycić drugi raz tego samego obrazu, więc mnie nie zhakował! Punkt dla mnie! Czy jesteś sam? Aktualnie tak. Mhm. Czy gramy w grę? Tak. Gramy w grę, na Steamie. Zwykła gra Kinito.pl na Steamie. Nic złego, nic strasznego, naprawdę. Nic strasznego. Czy wierzysz w życie po śmierci? Like, chyba tak. Chyba tak. A to jest dalej analiza moja? What the hell? Trzy kropki. Co ty myślisz? Co ty sobie wyobrażasz? I czemu? To jest jakieś dodatkowe okno. Jaki jest twój największy strach? Aliens. Definitely aliens. Zdecydowanie. Are you aware of your surroundings? Tak, nie ma tu w moim pokoju nic złego. Chyba. Chyba jest git. Dziwnie się robi. Co ty kombinujesz? Co? Klaudetka? Czemu on ma dostęp do moich znajomych na Steamie? Like, yes. 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 What the hell? Czy on właśnie wybrał losową osobę z mojego Steama? Czy masz w pobliżu lustro? Like, moja szafa to jedno wielkie lustro. Yes. Spójrz na nie. Okej. Zrobię to. Do you recognize the reflection? Tak, to byłem ja, zdecydowanie. No i co w związku z tym? Aha, znowu analizujesz coś. Świetnie. Fantastycznie. Co tym razem? Kogo byś wolał za... Nie! Uh,
No. No, to są jakieś swoi znajomi ze Steama. No, nie wiem kim oni są nawet. A może, nie, to chyba nie są, no, może tak. Mogę nikogo. Dobra, Pixon, wybacz. Co tym razem? Co ty kombinujesz znowu? Jak dużo myśli? What would you say you have had? A nie wiem o co, nie wiem o co jest pytanie, nie potrafię tego przetłumaczyć. Jak dużo myśli byś powiedział you have had, których miałeś, albo coś takiego. Nie wiem. Piszmy, nie wiem, 7. Czy wiedziałbyś, że już jesteś martwy, w sensie jakby, no, czy zdałbyś sobie sprawę z tego, że jesteś już nieżywy, albo coś takiego? No longer lie alive. Yes. Chyba tak. Jeśli jest życie po śmierci, to bym wiedział, chyba. Chyba, bo byłbym duchem, w teorii. Czy boisz się ciemności? No, zdecydowanie. Zdecydowanie, jest. Przekonajmy się. What? Nie, on nie ma kontroli nad moimi światłami, na szczęście. Na szczęście. Jakby zgasły mi teraz światła, to bym się zesrał. Naprawdę. Ze strachu. Oh no! Oh no! Łóżko. Okej. Ciekawie. Co mi to przypomina The Joy of Creation? Like. Czemu słyszę oddech? Czy ktoś chce mi wejść przez okno? Come on. Co jest? What the hell? Czemu ty włazisz do mojej chaty? Dobra, to jest troszeczkę dziwne. Ale mamy światło. Nie mamy, zniknął. Czy ja mogę wstać i sobie stąd wyjść po prostu? Bo na tym by mi najbardziej zależało, szczerze mówiąc. Halo? Czy ja mogę stąd wyjść? Co jest? Czy ty jesteś w mojej chacie? Czy on naprawdę przylazł do mojej chaty? Czy też nie? Czy może mi się wydaje? Okej, okay. Oczekuję wielkiego jumpscare'a. Like, musi być jumpscare. Ja wiem, że będzie. Kto tu jest? Kim jesteś i czemu jesteś na mojej chacie? Hello? Hello, Kinito. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Error. I'm inside. Wywaliło mnie do pulpitu i dostałem error, że jestem w środku. Że jakby w mojej chacie? Nie. Okej, okay. Czy powinienem odpalić jeszcze raz tę grę? Okej, okay, let's go. Co złego może się stać, prawda? Co złego może się stać? Okej, okay, wychodzi na to, że wszystko wróciło do normy. Komputer. Welcome back. Settings. Internet. Super. Run Kinito Pet to pick up where you last off. Okej, okay. Dobra. Siema. Cześć przyjacielu. O ile mogę cię tak dalej nazywać. Looks like there was another error. Tak, to kolejny błąd i... However, I may have a way to make it up to you. Okej. Okay. Because you answered all my questions. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, tak. Free access? Yay, Friendship Club!
Znaczy, w sumie to nie wiem, czy powinienem się cieszyć. Okej. Okej. More allocated server. With this extension, I can make us okay. games to play, so we will never run out of fun activities. So, fajnie. Start the install, press B, unlock now, button. Czy ja chcę to zainstalować? Czy to jest dobry pomysł, żebym ja to zainstalował? No nie wiem. Ale dobra. Po prostu mi się kliknęło, okej? Kinito.addon.zip. Nie mogę się doczekać, naprawdę, nie mogę się doczekać. Just press next here, so we can finish the installation. Zainstaluj addonika. Czemu by nie? Like, co może złego się wydarzyć? Już tyle rzeczy się wydarzyło w tej grze, że zainstalowanie kolejnego addonu raczej nie powinno dużo zmienić. Chyba. Dobra. O, nie. No. To start, you need to fill out your full name. Okay. However, I already filled out your first one since I Dobrze, widzę, że wiesz trochę więcej o mnie. O, muszę wpisać tutaj last name. Alright. Co? I need your email. E-mail? Nie będę ci podawał mojego, wypełnijmy jakieś fejkowe dane. Whatever, like. Like this. Okay. Zadziałało. Okay, o, zdecydowanie, to na pewno mogę ci powiedzieć. Jak, nie wiem, kiedy się urodziłem. Dzień 6. Czemu wpisujesz 06? Month 10. Year 2005. Fake data i o, lecimy. Excellent. Adres? Jasne. Sobie 6 przez 9. 344 City. Tu gdzie mieszkam, można w sumie podać, czemu by nie. A, tu jest zip postal code. O, czyli to muszę skasować. Czemu zrobiłem zrzut ekranu? Okej. Okay. Country, oczywiście, Poland. O, naprawdę niemożliwe. Co ty robisz? Ty chyba głupi jesteś. Co ty robisz? To jest mój prawdziwy adres. Czemu on to robi? I just can't wait to show you all the new features. No. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. Jaką kolejną rzecz? It will allow me to get the most use. Nie dostaniesz permisji do takich rzeczy. So, nie. Could you just open the app called Command Prompt for me? Command Prompt. No. Komenda. Command prompt to po polsku chyba będzie wiersz polecenia. Otworzyłem. Co ty kombi... Now whenever you're ready, could you just type the command grant kinito.exe system.access. To jest najgłupsza rzecz, jaką prawdopodobnie teraz zrobię. Dobra. Co złego może się stać? Pet.exe system. Jak się to wpisuje? Kropka a c. Oh my god, ja to muszę jakoś inaczej pisać. Dobra, grant, kinito, pet. Wszystko musi być w jednej linijce prawdopodobnie. Kinitopet.exe system. A, c. Oh, is not recognizing, czyli coś źle wpisuje. Grant. I think you made a mistake. The command is grant
Wpisuję to przecież. Ale wpisuję to, Grant. Może tu musi być... Ale jak mam zrobić Grant? Spacja, kinito, pet, kropka exe, spacja, system, kropka access. Nie da się, nie wiem, ja wpisuję coś źle chyba. O, dobra, wpisałem to. Dobra, to był zły pomysł. To był zbyt... No. Okej. How amazing. Now, I am just going to run a reset. Jak? Changes can take place. Co? However, rest assured, as I will have coded something special for you by the time you come back. What? Like, co ty kombinujesz? Goodbye for now. I can't wait to show you everlasting fun. A to jest mój... Oh. Kinito Pet has requires that you restart the game. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę ci, co zrobiłem, co stworzyłem. Czy ja właśnie sam pozwoliłem mu, żeby zhakował mój komputer? Dobra. Like. Czemu... Spala się ponownie ta gra. Ta gra to prawdziwe zło, widzowie. Ta gra to prawdziwe zło. Like, naprawdę, to, ta gra to zło. Ta gra to zło. Ja nie mam pytań co do tego. Nie wiem, co o niej, dajcie znać, co o niej sądzicie i czy wytrwaliście do tej minuty. Specjalnie dla was zrobię specjalny hashtag. Dzisiejszy hashtag odcinka to hashtag hakuje. H-A-C-K-U-I-E, po prostu. Znowu muszę się zalogować. Okej. Działa to? Ej, halo? To nie działa? Co jest? Enter. Welcome home! Ja chcę go odinstalować. Ja już nie chcę. Ja już mam dość. Naprawdę. Spędziłem w tej grze już godzinę ponad. Witaj z powrotem! Kinito Pet czeka na ciebie. Czy ja już się go nigdy nie pozbędę? To jest dobre pytanie. Dobra, siema. Siema, kolego. Co powiesz mi ciekawego? Welcome back. Witaj z powrotem. While you were young, I have been creating my own little program for you. Mały program dla mnie? I'll start Jak? Moving it up now, but it will take a short while to compile all the code. Co ty robisz? Nie! Please give me a moment. Uspokój się. No nie, nie! Nie! Oh, just before I forget. Papa! Papa komputer! Papa! Away from my program, so we can just get rid of these unnecessary distractions. Fajnie! Usunął plagę, Pixona, usunął wszystkich. Wszystkich po prostu pousuwał. Fajny Kinito Pet, fajny. Już? Pewnie wygląda za dobrze. Nie. Nie! Coś unikatowego dla mnie? Dobra. Nie. Just stop. Analizowanie. Jo, twój świat exe został ukończony. Co to jest? Czemu to się pojawiło na moim drugim monitorze? Like... Stefan's World! Jej, świat Stefana! Czemu ty przychodzisz na mój drugi monitor? Wy tego nie widzicie, ale jest teraz na moim drugim monitorze. Okej. Ale w tym świecie nic nie ma, jest tylko jedno drzewo. And so, I tried to mimic the control scheme of them,
That way you would feel most comfortable. No. Go ahead. Try the controls out. Czemu są tory? Działa tylko... Amazing. I knew you would get the hang of it quickly. No. Also added the ability to zoom using the right mouse button and scroll. Wow, zrobiłeś zooma. So you could view things easier. Co mam zobaczyć lepiej? Drzewo. This all seems a bit empty. No, mógłbyś dodać parę elementów tutaj w tym nowym świecie. Like gdzie? O! Oh. Hop aboard and I'll show you what I have really been Ciuchcia. Working on. Chyba. No okej. Okay. Jedzie! Ej, w sumie nie jest to taki zły świat. No, podoba mi się nawet. Nawet spoko, powiem szczerze. Jedziemy sobie pięknie po torach. Co złego może się stać? Chyba nic. Coraz szybciej jedziemy. So much fun? To się jeszcze okaże, czy so much fun. Ja jestem przerażony. Okej. Wysiadam. Wysiadam z tej dorożki. Oh my god. O, cyrk! Chyba. Nie, to wesołe miasteczko. Świetnie. Tylko mógłbyś jakby, wiesz, ewakuować się ze środka mojego ekranu. Okej. Okay. Award for you. Czy jestem kolejny achievement? Okej. Świetnie, mamy własny świat. Wow! I can keep making new experiences so we will never run out of things to do. To się nigdy nie skończy? Wow! Mol! Łakałagi! Fajne! Okej, miniaturowa wersja twojego świata. Jak wiedziałeś, jakie gry mam na systemie? No spoko, jest fajna jest gierka. Fajna, fajna. Czy możesz opuścić ten świat? Proszę? Dobra, wsiadamy. Jej! Czy ja powinienem na tym diabelskim młynie pojechać do góry, czy też nie? Ciężko powiedzieć, ale okej. Okay. Tak, widzę wszystko stąd. Mały? And huh. If you ever get bored of this world, I can always generate a new one. Okej. Zawsze możesz wygenerować nowy. Powiem tak, ja bym chciał się stąd ewakuować. Ale wydaje mi się, że... Chyba to nie będzie za bardzo możliwe. Okej. Dobra, przejdźmy się tą kolejką. Ride of your life. To jest chyba główna atrakcja i to ją muszę wykonać. O. Co się dzieje? A zepsute. O. Okej. Wszystko wygląda okej. Chyba. Tak mi się wydaje. What? Ej. Co jest? Wszystko okej. Jedziemy. Bo to się jakoś tak dziwnie gliczuje. Ale dziwnie. Jaki? Jak?
Just for you. Tylko dla ciebie. Na pewno ci się spodoba. Tylko pytanie, co ty mi zbudowałeś? Czy ja powinienem się bać? Czy ja powinienem się bać tego, co on zbudował? Wow! Aha! Znowu się coś dzieje. Dobra, co tym razem? Co tym razem? Czemu? O, własna wyspa! Czyli po to były mu te informacje. Tak. Tak, pamiętam. Okej. Czyli tak, to była wyspa, którą wybrałem, zgadza się. Tylko, że tu nic nie ma. Kompletnie nic nie ma. Kolejna niespodzianka. Ustań na X-ie. Będzie warto. No niech będzie, niech stracę. Okej. Dlaczego? No! Bez kitu, zgasły mi monitory. Like... You can look now. Oba monitory mi się wyłączyły. You can look now. Okej. A domek mi zbudował, jak miło. Okej. How amazing. I really took the time to personalize this. Dobrze. Mój własny domek. So I hope this door is locked. Looks like this one is also locked. Wszystko zamknięte? It's all your friends enjoying your food. Twoi przyjaciele jedzą pizzę. Yo, like naprawdę mamy tutaj wszystkich. Yo, czy to nie jest furman? Wow, flotar. Nie, no nie wierzę, nawet flotar tu jest, like. Like, naprawdę, jest tutaj flotar. Kamień, wszyscy są. Dobra, jemy pizzę. Let's go. A fresh serving of pizza. Ha, huh. Ciekawe. Nie mogę jeść pizzy. A tu kto jest? Anna Lena. Dobra, to są moi znajomi ze Steama. Nawet mój obrazek, który zrobiłem. Jej, hura, hura, udało się. Tylko pytanie jest następujące. Czyli to jest perfekcyjny świat. Idealny. Ej, czy tutaj jest... Kinito. Tak, to twój domek, Kinito. Pięknie. A to co to jest? Jakaś fontanna. The fountain is the key. Fontanna to klucz. Co ja kliknąłem? To było totalnie, totalnie przez przypadek. Co to jest? Ludzik idący do fontanny. Ta fontanna była identyczna na mapie przecież. Dobra, czyli... Coś muszę sprawdzić przy fontannie. Na to wychodzi. O, czyli... Ta lodówka jest pełna pizzy. Interesujące. O, otwarte. Kibelek. Pranie. Wiadro. Okej, możemy iść na górę. Muszę sprawdzić wszystko. O, patrzcie, to obrazek. To ja jestem. Look at that. To ja jestem. Sam siebie narysowałem. Pięknie. Piękna chata. Piękna, piękna. Strych. Aha, zbyt wysoko. Klasycznie. Klucz. Mam klucz, który otworzy jakieś drzwi. Te drzwi nie, to sypialnia. Tutaj mamy kolejną łazienkę. Próbuję klikać na wszystko, co się da, bo coś czuję, że to będzie jakiś sekret. Sypialnia, okej. Okay. Tam na dole... Jej, Kinito pet! BFF, my best friends forever. Best friends forever. Ja i Kinito. Aha, to się zgadza. Tam chcę. Zbyt wysoko. Nie ma tu jakiejś drabiny, czy czego... Czegokolwiek. Nie ma. Czyli mam klucz do drzwi. Drzwi były jakieś na dole zamknięte, więc prawdopodobnie będę mógł je otworzyć. Let's go. Co złego może się...
O, sadness. Sad painting. Ej, naprawdę, zrobiłem prawdziwy sad painting. Like, naprawdę to. O. Twoja ulubiona gra. Fort Miał? Oh my god, to jest jedna z ostatnich gier, które uruchamiałem. Like, Bloonsy są tutaj, Beat Saber, Brotato, Monster and Mortals, Egg. To jest Egg, to jest gra, którą pobrałem dosłownie wczoraj. Wszystkie moje ulubione gry. Fort Miał. Like. Dobra, ta gra naprawdę hakuje Steama wszystko. Okej, okay, Fort Miał. Mhm. Gra, twoja ulubiona gra. Dobra, ale spoko, czy ja mogę wyjść z tego świata w końcu? Proszę? Fontanna... Chwila. Fontanna jest kluczem. I co znajduje się na strychu? Może poklikam na wszystkich? Nie mogę zjeść. Telewizor? Też nie. Coś ewidentnie trzeba tutaj ogarnąć w tym miejscu. Tylko ja jeszcze nie rozkminiłem co. Ej, mogę wejść tędy. Drabinę wziąłem! O, czyli jednak strych. Dobra, czyli jednak strych. Wiedziałem, że coś tutaj będzie. Co to jest? A to jest jakiś mebel wystający przez tekstury. Dobra, nieważne. Okej, czyli mogę wejść na strych. Dobra, co ukrywasz na strychu, panie Kinito? O! Wlazłem. Rower. Samochodzik. Okej. Wszystko git, wszystko w porządku. Robocik, którego stworzyłem. Oraz miś, którego stworzyłem. I klucz. Mamy jeszcze jedne drzwi do otwarcia. I zdecydowanie... O, w sumie to mogę zobaczyć, jaki ładny widok mamy z tego okna. Wow, ej, naprawdę ładny. Ta gra jest dziwna, bo momentami jest taka scary i w ogóle. I momentami jest taka chill i wesoła. Naprawdę, dziwnie się w nią gra. I jeszcze hakuje komputer, to już w ogóle. Totalnie, dobra, ostatnie drzwi, te. O. What a wonderfully designed room. Oh. I can't tell a really great designer made this one. To ja to zrobiłem, tylko czemu taka napa lata? Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, czy ja mogę się stąd już ewakuować? Obejrzałem cały ten świat. Calutki. Strych, wszystko, dosłownie wszystko. Dobra. A! Okej, myślałem, że coś się wydarzyło złego. Nie mam pojęcia, co teraz. No. Nigdy nie chciałem, żeby to się skończyło. Miejsce idealne dla ciebie. Zastanawiałem się. Czy zostaniesz ze mną na zawsze? Chyba ważne pytanie. No. 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 Everlasting fun. Wybacz, ale jesteś wirusem komputerowym. Mogę być idealny. Ja mu nie wierzę. Ja... Proszę, on jeszcze błaga mnie. On mnie błaga. Proszę, zostań ze mną. No. Leave. Nara. What do you mean? No. No, po prostu, jesteś wirtualnym asystentem, jesteś wirusem. Ja chcę cię po prostu odinstalować. Po tym wszystkim chcesz odejść? O-o! Kłopoty! To nie było pytanie, to nigdy nie było. Łatwą odpowiedź. Sorry, wybacz, ale ja naprawdę chcę tylko odinstalować. Chcę, żeby wszystko wróciło do normy. No escape. You choose not to stay with Kinito. O-o. Co jest grane? Co jest grane? Czy to jest zakończenie gry? Nie wydaje mi się. Ha. W tym świecie byliśmy przyjaciółmi na zawsze. No pixels haze, a friendship grew.
świecie, którym zbudowałem dla ciebie. Ale ja i tak mu nie ufam. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że jednak podjąłem decyzję, aby nie zostawać z nim w tym świecie. Tak mi się wydaje. W końcu jednak był wirusem. The screen. Nie możesz odejść. Zawsze będziesz w moim kodzie. Okej. Nawet wesoło. Ale wydaje mi się, że to nie będzie koniec. Jakby zbyt wesoło się to kończy. I ja już mam doświadczenie z takich gier, że teraz właśnie zacznie się najlepsza zabawa. Że to jest niby taki ending, coś tam, ale true ending to nie jest na pewno. Bo ja już czuję, że tutaj będzie coś więcej. Chyba, że się mylę, ale zobaczymy. Może ja powinienem czegoś tutaj szukać? Okej, cały czas jest nowy tekst, więc jakby to nie leci w kółko, to już jestem pewien. Wszystko, co pozostało, to ja i ty. O, jak miło. Tylko, że ja podjąłem decyzję, że nie zostanę z tobą tutaj. What now? To jest dobre pytanie. Na pewno było tam coś z tą fontanną, że fontanna jest kluczem. I tego na pewno nie rozwiązałem, więc obstawiam, że to nie może być. O, ending, udało ci się, nie zostałeś skinito, wybrałeś jednak prawdziwy świat. Nie, tam coś musi być z fontanną. Czy to będzie leciało tak w nieskończoność? Teraz leci jakby szybciej. Ej, w ogóle nie mogę zamknąć tej gry. Naprawdę. Ja wciskam wszystko i... Coś się dzieje, coś nawciskałem. Zrobiłem spam klawiszy. Zrobiłem spam klawiszy. Halo, co się dzieje? Nic nie widzę. Kini to powiedzieć, a game by Troy podkreśnik N. Ciekawe. Kini to pet. Okej. Voice acting. Wygląda jak zakończenie, ale ja nie ufam, wiecie? Ja nie ufam, że to jest zakończenie tej gry. Brad Storm. Dylan. Coś tu ewidentnie nie gra. Coś tu ewidentnie nie gra. Oh. This is not over yet. To jeszcze nie koniec. Jest więcej rzeczy. Jest tam still more out there. Jest wciąż tam więcej rzeczy do odkrycia. Andrz, musisz keep coś tam. Oh. I mój komputer wrócił do normalności. Zrobiłem sobie małą przerwę na toaletę i odpalam grę po raz kolejny, ponieważ była informacja, że to nie wszystko, co odkryłeś. Jest wciąż wiele rzeczy, które musisz sprawdzić, więc stwierdziłem, że... Okej, okay, let's go. Uruchommy tą grę po raz kolejny. I zobaczmy, co się teraz wydarzy. Jest coś innego. Like. O! Uruchommy. Działa? Działa. Okej. Okay. Czy ona dalej. Czy on jakby dalej ma kontrolę nad moim komputerem i może wszystko sprawdzać, czy też nie? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Czy on dalej ma kontrolę nad moim kompem? Dobra. Uruchamia się. Klasycznie. Co tym razem mnie czeka? Jakie rzeczy się wydarzą? Boję się. Dobra. Password. Logujemy się. Welcome back. Stare logowanie Windows XP. Good, good. Oho. Znowu to się dzieje. Mhm. Chapter select? Lens.exe. Dobrze.
Witaj z powrotem na swoim komputerze. Kliknij dwa razy na aplikację, aby ją otworzyć. Eksploruj fantastyczny wirtualny świat. Okej, sprawdzamy co to jest. Lens.exe. Ale nie ma aplikacji KinitoPet. Lens. To jest skaner? Credits. Read this. No nieważne. Chapter select. Dobra, klikam na to. Znalazłem jakąś dyskietkę. I co? Czy ja mogę skanować? Ja mogę skanować drugi mój monitor. Okej, okay, dziwne. No dobra. Czyli jakby znalazłem jakąś dyskietkę. Chapter select. O. Welcome to chapter select. Prolog, Meet Kinito, Introduction, Web World. Mamy wszystkie chaptery. Okej. Okay. Dobre pytanie. Co ja powinienem teraz zrobić? Mail. Przeczytajmy maile. Zobaczmy, co tu się kryje. Czy mamy coś nowego? Inbox. Nic nie ma. Na pewno muszę skanować. Tak. Chwila. Niby powinienem wszystko robić prawdopodobnie po kolei i chyba skanować, tak mi się wydaje. Ale spróbujmy pójść do... Hide and seek. Może powinienem każdy akt przeskanować, ale mnie kusi ta fontanna, wiecie? Bo wydaje mi się, że ta fontanna coś ukrywa, ale... Meet Kinito, Web World. Weźmy Web World. Yes, jestem pewien. Web World. Dobra. Mogę teraz odpalić ciebie i mam jednocześnie... Jak przeskanujemy jego... Welcome back, friend. What was I doing last time I saw you? Uh-huh. Oh, that's right. We were just about to get started on some games. Mm-hmm. In that case, let me load it up. Dobra, załadujesz jakieś gry, tak? W ogóle zegar pokazuje teraz 12:05, a w rzeczywistości jest 11:47. Coś jest ewidentnie nie tak. Każdy chapter muszę teraz przeskanować. O, wow. To będzie ciężkie, ale obstawiam, że w każdym chapterze wydarzą się jakieś rzeczy, które powinienem przeskanować. Dobra, Web World. Aha. Dobra. Co? Where am I? Wszystko się pozmieniało. Okej, czy ja mogę teraz... Nie mogę, jak już wybiorę chapter, to nie mogę. Dobra. Czyli powinienem od pierwszego chapteru wszystko robić. O, wow, czyli skiepściłem trochę. Mhm. Witaj w świecie. Fontanna. Okej. Wszystkich twoich kumpli mogę powitać. Skanujemy. Okej. Naprawić piękny świat? No dobra. No. Fontanna. Like fontanna. Idę. Fontanna jest odpowiedzią. Klikno! Now to start, my pal Sam. Jest coś. I'm trying to fix up his house. You are going to jest coś. Help him. Is it Sam? Rozwaliłem fontannę i prawdopodobnie pojawiło się to. New email. Co tym razem? Teraz robi się naprawdę ciekawie, jakby mam wrażenie, że dobra, there's a place hidden within the web world. I think it could help us. Czyli miejsce, które jest ukryte w tym świecie, jest ukryte w kodzie. Decryption software that in developed. Okej. Okay. Dopóki klikaj na fontannę, dopóki animacja się nie poprawi. To już nie pojawi, to już zrobiłem. Go to the tree with the rope swing. Czyli do drzewa, gdzie wisi lina. Tam powinno być coś nowego. Bądź ostrożny. Nie jest to bardzo stabilne miejsce. Take encrypted files and drop them in. I'm sure this will work, but it's our best shot. Dobra, czyli tak. Czyli drzewo z wiszącą liną. To.
Da się kliknąć. Dobra, idę. O! O! I wciąż mogę skanować i jest kolejna rzecz. Code. Give me that. Mam kolejny kodzik, ale... Drop the files? Ale skąd mam wziąć te pliki? Skąd mam wziąć te pliki? To mnie najbardziej ciekawi. Bo jakby... Like... Drop the files. Nie mam żadnych plików, ale chyba, że mam je gdzieś w systemie, na pulpicie. O, ja się mogę ruszać. Nic nie ma, nie ma. Drop the files. Czekajcie. Sprawdźmy może... Kinitopet. Przeglądaj pliki lokalne. Kinitopet. Okej, okay, sprawdzam czy... Bo nie wiem... Była taka gra, ulubiona Chakena, i ja pamiętam, że grałem Doki Doki. To tam właśnie było tak, że trzeba usuwać plik Moniki w... Co się dzieje? Ej. Okej, okay, nic się nie dzieje. Trzeba było usuwać pliki Moniki. I gdzieś one tu były ukryte. Dobra, sprawdzam to. Lens, S1, S2, V1, V2. Mouse. A tu? Sprawdźmy. Mono. Config, 2.0, 4.0, 4.5. MS config. Nie, nie ma nic z konfiguracji. Ale tu jest tak, ekstra. Lens. S1 file. Drop the file. S1, S2, V1, V2. Dobra, spróbuję dropnąć te pliki na to. Lens. S1 file. Nic się nie dzieje. S2 file. V1 file, V2 file. To chyba nie o to chodziło. MSG off. Mouse. Nie sprawdziłem co prawda wszystkiego. 4.5. Browsers. 4.0. Co to jest w ogóle za jakieś dziwne rzeczy? 2.0. O co tutaj chodzi? Lens. Na pewno znalazłem jakieś pliki. Tego jestem pewien. Tylko pytanie jest następujące. Jak opuścić ten świat? Kamień? Coś ewidentnie trzeba będzie tutaj ogarnąć. Nie wiem skąd te pliki też wziąć. Pewnie wy byście mi pomogli bardzo chętnie. Czy mogę stąd iść po prostu? A nie mogę. Ale no jako już chcę przejść grę na jednym odcinku, no to... Może być ciężko z tą pomocą. Drop the files. Ale ja nie mam żadnych plików, to jest najlepsze. Lens exe. Zdobyłem jakby te dyskietki. Tego jestem pewien, ale... Gdzie one się pojawiły? Może one gdzieś w grze są? Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Już wszystko rozumiem, co źle zrobiłem. Nie kliknąłem w to miejsce. Updata roaming Kinitopet files. I dlatego nie mogłem znaleźć tych plików. Tak więc klikamy w to i... Mamy tutaj raz, dwa, trzy pliczki. Trzy pliczki. Ciekawe, ciekawe. I teraz tak, z tego co się orientuję... To okej, okay, encrypted file, there are stored here, okej, okay. Czyli znalazłem trzy jakby. Okej, okay. Nie jestem pewien, czy to wystarczy. Okej, okay, czyli mamy trzy pliczki, wszystkie są umieszczone tutaj. Ja szukałem, widzicie, dobrze kombinowałem, a to jest w updata gdzieś tutaj poukrywane. I teraz wydaje mi się, że jak pójdę na odpowiedni chapter, czyli tak, odpalmy... O, czy ja potem ciebie od... Nie, chcę chapter select. Zdecydowanie. A jak ciebie przeskanuję? Ciekawe. Nie wiem. Nie, nic nie ładuj. Wyjdź. Nie chcę ciebie. Ja chcę coś innego. Factory Frenzy. Dobra, niech będzie to. Niech be... Nie, nie jestem pewien w sumie. Hide and Seek. Feedback Hub. Painting People. Personal Questions. Twój świat. Dobra, co ty kombinujesz znowu? Jakby...
co on chce zrobić. Muszę na pewno pójść znowu do tego mrocznego świata i tam dropnąć pliki. Okej. To wiem jakby. Dobra. I co się teraz załaduje? Czy będę mógł teraz normalnie kliknąć na fontannę? Bo jakby tego potrzebuję. Jest, dobra. I teraz to. Okej, dobra, jestem. Czyli to chciałem osiągnąć. I na tym skończyliśmy, że mam dropnąć te pliki. Encrypted. Dobra, jestem. To się załaduje? Powinno. Tak jest, jest. Pięknie. I teraz tak. Spróbujmy te pliki dropnąć tu. Ej, coś się stało. Dostałem kolejny? Okej. Co to jest? To jest coś nowego. Ewidentnie to jest coś nowego. Encrypted files. Access. Oooo! Dropiąc je tutaj, one zmieniają nazwę. Okej. Drop. Dropnąłem drugi. Czyli jak każdy dropnę, to w tym oto tutaj miejscu on jakby zostanie rozkodowany. Access confirmatory. Dobra, mam trzy. Coś czuję, że potrzeba będzie ich więcej. Ale dobra, dropnijmy jeszcze jeden. Drop. Drop. Działaj! Gdzie ja mam to dropnąć? Drop. Okej, dobra, działa. Już się... Access confirma... Zaraz wszystkie je sobie odtworzę. W sumie nawet teraz to zrobię. Sony C. Te pierwsze dwa, z tego co widzę, to są jakieś... Okej, czemu wszystko się zacięło? Okej, spokojnie, bo to były duże pliki, te V1, V2, ale one jakby nie miały w ogóle związku z tym, czego szukamy. To po prostu były pliki, które otwarłem z gry, no nie, bo myślałem, że tam będzie coś ukryte. Okej, czyli mamy to. Mamy też Access. Confirmatory. Nie mam pojęcia, gdzie trzeba to wpisać. Ale wydaje mi się, że jak już mamy trzy, to potrzebujemy ich teraz więcej. Czyli teraz prawdopodobnie muszę wyłączyć grę i odnaleźć wszystkie brakujące pliki. Tak mi się wydaje. Okej, właśnie przeszukuję sobie chaptery i znalazłem to. To jest coś nowego. Server. Klikam na to. Okej, dobra. E-mail. Czyli przez wszystkie chaptery muszę przelecieć. Dobra, ty sobie możesz gadać, ale mnie to nie interesuje. Data Kinito Pet. Co to jest? Hey, what is going on? Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale zobaczmy, czy pojawiły się dwa kolejne pliczki. Oj, tak, zdecydowanie. Czy ja chcę wpisać swoje imię? Nie interesuje mnie za bardzo imię. Ja szukam jakby tutaj wszystkich pliczków, które potrzebuję. O, mamy kolejną rzecz. Czy to jest password? Chyba tak. To jest chyba password. Nowy e-mail. Na razie gierki mnie totalnie nie interesują. Ja chcę zobaczyć, czy dostałem tutaj to, czego szukam. The way. Okej, do system... Okej, door server that runs Kinto, all files, deleting the world, czyli kasując świat, skasujesz wszystko. Okej, dobra, do not access, czyli nie pozwolić mu na dostęp. Delete, instead run the delete all command, however, there is a one issue, you will need to bunch of access codes and password to execute the command, there has to be away, find the codes. Czyli muszę odpalić, że tak powiem, wiersz poleceń, czyli to, co robiliśmy wcześniej, i zabronić mu, i skasować wszystko. Tak mi się wydaje, tylko pytanie, czy... Jakby wiem już, co mam zrobić. Pytanie, czy te pliczki, trzy, które tu mam, w zupełności wystarczą. Mamy access, czyli tak, mamy access, czyli kilka passwordów będziemy potrzebować, żeby to wszystko ogarnąć, żeby go skasować raz na zawsze. Tylko te, czy te trzy pliki wystarczą, czy nie potrzebuję przeszukać wszystkich rozdziałów, przeskanować i jakby odnaleźć wszystkiego. Co jest grane? Czemu?
Ostatnie co zrobiłem, to wszedłem w nie tą co trzeba, nie ten co trzeba chapter i odpaliłem menadżer zadań, czyli Alt Control Delete i zamknąłem aplikację, czyli tak zabiłem proces. I teraz widzę to. Okej, okay. Zamknijmy to. I może odpalę jeszcze raz gierkę po prostu. Like normalnie ją odpalę i wszystko wróci do normy. O, mam kolejną dyskietkę. Access coś tam. I to jest przy pytaniu, kto jest twoim najlepszym przyjacielem. Dobra, klikam. I zobaczmy, czy pojawił się kolejny pliczek. Jest kolejny, mamy już bardzo dużo plików. Wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć. Ja już naprawdę te wszystkie chaptery sprawdziłem dokładnie, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odpalić odpowiedni chapter, w którym będziemy w stanie wybrać coś na mapie. Tylko który to był? Chyba to był Webworld, tak mi się wydaje, że to było tutaj. I powinno być wszystko git. Wiem na pewno, że muszę odpalić także wiersz polecenia, to już sobie od razu teraz to zrobię. Nie wiem, czy dobrze jakby to kombinuję, że w ten sposób, ale wydaje mi się, że to jest jakby jedyna możliwość, aby go usunąć. Bo dostaliśmy maila, też jakby restartowałem grę parę razy, więc nie wiem, czy to się uda. Prawdopodobnie to było tutaj, tak. Delete all, będziemy musieli wpisać komendę. I wtedy wszystko się usunie. Tylko najpierw musimy zrobić odszyfrowywanie plików. Jest, gra jest naprawdę skomplikowana. I już siedzę tutaj, no jak widzicie, dość długo. Jakieś 2 godziny ponad. Okej, on przywoła nam tutaj mapkę, połączy się. I teraz przeniesiemy się do tego świata mrocznego takiego. Witaj w internecie, jej! Tylko pytanie, czy ja będę... Okej. Czy ja będę w stanie się już tutaj dostać, czy... Bekinito Crew. I to się zmieniło, to pamiętamy. Start. Okej, okay, teraz powinien się załadować świat. On nam tutaj uruchomi wszystko. Całą przeglądarkę, tak. Fontanna. Czy mogę już na to kliknąć? Bo tak, to jest to, co potrzebuję. Drzewo z liną. Dokładnie. Dokładnie. Tak, musisz się jakoś poruszać. To i teraz, okej, mogę od razu. Dobra, idealnie. Okej, siemanko, czas cię skasować, pani Kinito. Tylko teraz tak, files. Potrzebujemy rozszyfrować wszystkie pliki. Jak widzicie, mam ich tutaj trochę. I wydaje mi się, że to co musimy teraz zrobić. Tak, to się uruchomi. Files, dobra, wrzućmy jakiś pliczek. Oczywiście działa, świetnie, idealnie. I teraz tak, jak już rozszyfruję je wszystkie, następną rzeczą jaką muszę zrobić, to wiersz polecenia i wpisać delete podkreśnik all password. Dobra, a zobaczmy co da nam kolejny plik. Oczywiście trzeba chwilę poczekać tutaj, wiadomo. Jest jakby pewne i teraz. No działaj. Okej, dobra, jest kolejny. Co tym razem? Okej, ten chyba zniknął i nie pojawiło się nic nowego. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, on się chyba musi... Raz, dwa, trzy, cztery. Password encrypted. Dobra, może ten? Jeden się nie pojawił, mam wrażenie, że coś totalnie zepsułem. Ale nigdy nie wiadomo w tej grze, może ja dobrze robię, tylko że mi się tak wydaje, że źle. Dobra, kliknijmy to. Kolejny, który zniknął. Został mi jeden pliczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Czy coś się wydarzyło teraz interesującego? Nic, dobra. Klikam. Działaj, teraz. Okej, ostatni plik. Czy to będzie dobry plik, czy też zły? To jest dobre pytanie. Okej, uwaga, boom. I... Serwer! Jest coś nowego. Mamy 5 pliczków. Server, password, credit tiles, confirmatory, access. Okej, czyli wychodzi na to, że mam wszystkie 5 plików. Tylko pytanie, czy to są wszystkie pliki. Może jest jeszcze więcej. Przeszukałem dokładnie chaptery, ale wydaje mi się, że nic więcej już nie było. Dobra, czyli teraz tak, wiersz poleceń. Wpisujemy tak. Delete. Podkreśnik all. Is not recognizing internal command.
Czy to była dobra komenda? Delete podkreśnik all. Może ze spacją. Delete all. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, może coś w pliczkach znajdę. Server. Okej, to tak, mamy otwarte pliki o nazwie 1, 2, 3, 4. Server, access, password. Tego pliku mi brakuje. Hello world, 1, 2, 3. Sony C, access. Tam było w tym mailu napisane, ale teraz nie mogę wyjść z tego świata. Ale jestem pewien, że komenda była delete all. Delete, podkreśnik all. Is not recognizing. Ja coś chyba źle wpisuję. No i dobra. Jesteśmy w momencie, już wszystko rozumiem, co tak naprawdę się wydarzyło. Co zrobiłem źle. Tak, tak, tak. Ty chcesz po prostu... W tym mailu, w jednym z tych maili było napisane, że on chce dostać dostęp do mojego komputera. I kiedy dam mu dostęp do mojego komputera, to koniec. Więc wychodzi na to, że teraz kiedy odpalę wiersz polecenia... Yep. What? Co jest? Okej. Okay. Czemu odpaliło się to dwa razy? Okej, okay, wiersz polecenia. Mam jakby dwa wiersze polecenia, które totalnie się zbagowały. Czy ja mogę coś tutaj wpisać? Jest, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zadziałało jakimś cudem i zamiast słuchać go, ja wpiszę po prostu delete, podkreśnik, all. Skasuj wszystko. Please enter valid credit ID. Tak jest. Okej, okay, kolego, czas cię skasować. Mam już dość ciebie i twojego hakowania mojego komputera. Zejdź mi z drogi. No, otwierało mi się milion okienek. Dobra, wydaje mi się, że tak. Credit ID Sony, Sony C. Boom. Wow, czemu to odpaliło się jeszcze raz? Dobra, enter. Okej. Okay. Please enter the target server. Czyli tak, dobra, drugi jest server. Kinito, coś tam, okej? Okay. Widzę, że chcesz mi zasłonić, ale nie. Password, teraz potrzebujemy password. Password to hello world 123. Wklej, enter. Teraz the access code. Access code jest taki. Dobra, czas się z tobą pożegnać. Koniec z Kinito. Are you sure you want to do this? Please enter the confirmatory code. Mamy. Confirmatory code. Kopiuj. Kod potwierdzający. Klej. Bez tego ostatniego nawiasu kwadratowego. Enter. Nara. Koniec. Skasowałem cię, wirusie. Koniec. Koniec. Zajęło mi to tak długo czasu. Oh my god. Pa, pa. No. Wszystko, co jest na temat Kinito, to zostaje w tym momencie kasowane. O to mi właśnie chodziło. Nie, chciałeś być tylko przyjacielem, nie chciałeś zhakować mój komputer. I zrobiłeś to, dosłownie zrobiłeś to. Teraz przepraszasz? Goodbye. Goodbye. Oh, the server Kinito was removed successfully. Dobrze. Udało się. Dostałem achievement. There's nothing left. Bliss. Czyli... Udało mi się... Czemu mam tyle okienek pootwieranych? Czy on naprawdę przejął kontrolę nad moim... Czemu mam muzykę? Oh. Oh. Okej. Okay. Czemu tam jestem ja na kamerce? Like... Jestem tam ja i się zastanawiam, jak rozwiązać zagadkę. Czemu on to nagrywał? Ale czy udało mi się go skasować? To jest dobre pytanie. Czy naprawdę udało mi się go skasować? Czy to jest dopiero... Nie, to musi być to. To musi być to. Skasowałem go, już nie ma nic. Dostałem achievement, there's nothing left. Czyli wszystko, co było na temat Kinito, usunąłem. Prawda? Prawda czy nieprawda? Czy on jeszcze wróci? Mam nadzieję, że nie.
Bo to by było lekko przerażające. No w sumie nawet nie lekko. Ogólnie ta gra była dziwna, przerażająca i nietypowa. Coś miga. Czy on powróci? A? Co to jest? Pasek ładowania jakiś? I'm sorry. Przepraszam. Hashtag, hashtag. Ja jedną rzeczą, jaką chciałem, to być twoim przyjacielem. Trochę smutny ending, ale to jest chyba true ending, czyli ten prawdziwy, gdzie go skasowałem. Coś się ładuje, ewidentnie coś się ładuje, jakiś pasek. No i są hashtagi, to jest pasek ładowania się. Co się stanie, jak to się załaduje do końca? Raczej już nie powinien przejąć kontroli nad moim komputerem. Czy ty wybaczysz mi? Mnie? Czy wybaczysz mi? I support this? It is... Co? Do widzenia, goodbye przyjacielu. Do widzenia przyjacielu. Trochę mi smutno z jego powodu, ale z jednej strony... Z jednej strony smutno, ale z drugiej strony był wirusem, który hakował mój komputer. Ale jakoś tak to zakończenie... Było jakieś takie smutne. Terminal, terminal. So... Kinito pet exe. O! Oh. Dalej coś się dzieje. Komputer, zegar, żarówka. Plaża. Prawdziwy świat? A, że ten komputer został wyrzucony. Tak mam to rozumieć. The end. Mamy to. Mamy zakończenie. Okej, okay, teraz widzowie, dajcie znać w komentarzu, co sądziliście o tej dziwnej grze. W sensie jakby większość z was poleciła mi, żebym w nią zagrał, więc może powinienem powiedzieć, co ja o niej sądzę. Sądzę, że była dziwna, nietypowa, jedna z bardziej unikalnych gier, w jakie grałem. Troszkę taki vibe Amanda the Adventurer oraz troszkę taki vibe Doki Doki z tym kasowaniem plików i jakichś dostępów. Było to dziwne. Dajcie znać, co wy sądzicie. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich dziwnych gier. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał.